Witajcie Anna Hoj z tej strony z kanału Okiem Matki, a ten film będzie o pieniądzach. Tak, o pieniądzach. Mówiłam jakiś czas temu o minimalizmie. Widzę, że każdy ma troszeczkę inną koncepcję, ale myślę, że minimalizm to jest też bardzo związany z ekologią i jest to też specyficzne podejście w ogóle do pieniędzy i do sposobu wydawania. Dla mnie minimalizm jest zasadniczo opozycją do konsumpcjonizmu. Czyli minimalizm byłby w tym momencie świadomym wydawaniem pieniędzy, a na pewno unikaniem takich miejsc czy takich przyzwyczajeń, które sprawiają, że wydajemy pieniądze na to, czego tak naprawdę potem nie używamy, nie chcieliśmy, na zachcianki i tak dalej. Okej, a teraz podam, słuchajcie, 10 rzeczy, na które ja zdecydowałam się nie wydawać pieniędzy. Pewnie, że różnie to bywa czasami, bo jest też wpływ zewnętrzny, gdzieś idziemy, jest rodzina, dziadkowie i tak dalej. Ok? Ale 10 rzeczy, które znalazłam, które stwierdziłam, że po prostu od dawna już na to nie wydaję. I to oszczędza mi pieniądze, które mam potem na inne rzeczy. Jestem samotną matką z dziećmi w domu i pracuję, więc to ważne jest. Każdy grosz jest ważny tak naprawdę, tak? I bardzo nie lubię mieć dziurawego budżetu, gdzie coś wycieka, nie wiadomo kiedy i jak. Okej, słuchajcie. Po pierwsze, nie wydaję już tak jak kiedyś, na przykład na magazyny i... Dzieci mi przeszkodziły. Okej, nie wydaję na magazyny kolorowe i na żadnego typu gazety, ponieważ jeżeli potrzebuję, to... czytam coś w internecie, wtedy jakby czytam tylko te informacje, które mnie interesują. Powiedziałabym szerzej, że właściwie nie korzystam z żadnego typu mediów poza internetem. Nie kupuję magazynów, nawet takich, które kiedyś lubiłam, jak Zwierciadło czy Pani, ponieważ w dużej mierze jakby powtarzalne są te artykuły. To jest coś, co jest dla mnie już przewidywalne. Ileś lat to kupowałam, zwłaszcza Zwierciadło. Były ciekawe artykuły psychologiczne dla kobiet, ale większość to są jednak reklamy i w jakiś sposób to też jakby ukierunkowuje, jednak jest sporo tam konsumpcjonizmu, nakłanianie do jakichś, nie wiem, również do jakby rozwoju osobistego, ale pod pewnym kątem. I stwierdziłam, że mi to nie pasuje. To ja, jeżeli chcę, to sobie znajdę coś w internecie sama. A niektóre artykuły były dla mnie po prostu takie przewidywalne i nudne, zwyczajnie, więc jakby o wiele więcej jest w internecie, zwyczajnie. Więc nie widzę powodu kupowania tego. Nie kupuję też dzieciom, aczkolwiek jeżeli dziecko dostaje kieszonkowe i chce na to wydać, na przykład mój syn za jakiś czas kupuje sobie gazetkę, nie wiem, Ninjago na przykład, no to są jego pieniądze, tak? To tak, nie korzystam też z telewizji, nie mam abonamentu w ogóle na telewizji, nie posiadam odtwarzacza nawet, posiadam tylko internet, tak? I to jeżeli chodzi o media, to to. No właśnie, więc jakby ma magazyny kolorowe, gazety, telewizja, nie. Nie ma potrzeby na to wydawać pieniędzy. Uważam, że wszystko zapewnia internet. Druga rzecz, na którą nie wydaję. Słuchajcie, nie wydaję na takie rzeczy, na przykład, które związane są z niby takim wizerunkiem kobiecym. To znaczy, nie wydaję bardzo dużo na kosmetyki. Minimalizuję ilość kosmetyków, które na siebie kładę. Wszystko to, co kładę, z wyjątkiem chyba pewnego pudru, który jednak jest z wyższej półki, więc jakby nie jest to taki totalna alchemia, ale nie jest to też całkowicie ekologiczne, bo nie mogę takiego znaleźć dla siebie. W każdym razie korzystam bardzo mało z kosmetyków chemii klasycznej. I nie kładę sobie nic na przykład również na ręce, tym bardziej, że mają kontakt z dziećmi. I tym bardziej, że gram też na instrumencie, tak, gram na gitarze, więc jakby przeszkadza mi to.
funkcjonuje tak, że ja prowadzę lekcje z dziećmi, cały czas jesteśmy na podłodze, to mi przeszkadza, a poza tym to jest, słuchajcie, toksyczne. Taki lakier, który by przetrwał dłużej, dłużej niż nie wiem, kilka godzin i nie trzeba byłoby za chwilę go zmywać, bo się połamał, no to to zwykle są te hybrydy, czy nie wiem jak to się nazywa, tak? To jest bardzo toksyczne i po pierwsze mi przeszkadza, po drugie, no uważam, że to nie powinno funkcjonować w kontakcie z dziećmi, z małymi dziećmi. Więc nie. Okay? Czyli ta druga rzecz, takie kosmetyki, manicure. Trzecia rzecz, na którą nie wydaję pieniędzy, to jest fryzje. Fryzje dla mnie. Fryzje dla mnie. Nie chodzę do fryzjera i nie farbuję włosów. Od pewnego czasu zdecydowałam, że nie będę farbować włosów. I używam henny, którą kładzie mi mama. Kupuję po prostu henny. Ostatnio nawet kupiłam ekologiczną. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie kupuję henny i zdecydowałam się w związku z tym na ciemny kolor włosów, bo i tak mi się z wiekiem włosy ciemnieją. Coraz ciemniejszy blond mam. I teraz farbuję na taki brąz jakby, tak? Natomiast jeżeli chodzi o długość, to przycina mi po prostu włosy mama. Albo ktoś znajomy po prostu grzywkę, tak? Ale ostatnio w ogóle nie robię sobie grzywki i jest ok. Czwarta rzecz to są fryzje dzieci. Jest z tym tak, że moje dzieci wolą jednak długie włosy. Ok, zdarza się, że na przykład ostatnio bez pytania dziadek wziął młodszego syna i go po prostu zabrał do fryzjera przed urodzinami i stwierdził, że po prostu go obetnie i pani go obcięła bardzo, bardzo krótko. Nie podoba mi się zupełnie ta fryzura. Była trochę awantura, ale jakby no stało się. Natomiast generalnie wolę, jak dzieci mają dłuższe włosy i dzieci same wolą mieć dłuższe włosy. Słuchajcie, jak zapytajcie swoich dzieci. Zwykle dzieci wolą mieć dłuższe włosy. Potem jak są starsze, to sobie decydują, jaką fryzurę chcą mieć, ok? Małe dzieci wolą zazwyczaj dłuższe włosy. Tak mówię moją statystyki, które ja osobiście robię z dziećmi, które na przykład z którymi mam do czynienia. I chodzimy rzadko do fryzjera, natomiast młodsze dzieci to w ogóle obcina na przykład babcia, okay? Albo ja trochę obcinam po prostu grzywkę, natomiast no, to oszczędza pieniądze, bo po prostu chodzimy dużo rzadziej niż normalnie ludzie chodzą z dziećmi. Rzadziej po prostu, tak? Dzieci mają dłuższe włosy zwyczajnie. Kolejna rzecz, słuchajcie, to będzie piąta już, na którą nie wydaję pieniędzy, albo wydaję minimum zupełne i rzadko, to są zabawki. No i właściwie na zabawki to mogę powiedzieć, że właściwie w ogóle nie wydaję, bo właściwie jedyne wydatki to są wtedy, kiedy są urodziny dzieci, czyli raz w roku i właściwie dwa razy w roku, bo drugi raz to jest Boże Narodzenie, ok? I to zwykle jest tak, że to są konkretne rzeczy, które dzieci naprawdę chcą. I teraz robimy tak, że nawet jeżeli chodzi o inne osoby z rodziny, ale to też nie zbiera się jakiś tłum, nie robimy też wielkich przyjęć i nie robię nigdy urodzin w jakichś klubach, więc nie przychodzą wszyscy koledzy, że 20 osób przychodzi i przynosi jakąś tam zabawkę. Nie, tak nie robię w ogóle. Właściwie urodziny są tylko w rodzinie i w tym momencie tych prezentów jest może 3 czy 4 i nawet jeśli to te prezenty są to prezenty na życzenie, w sensie ja mówię, pytają się mnie, rodzina się mnie pyta, ja mówię konkretnie, co dane dziecko chce, czego sobie życzy i tak samo jest z Bożym Narodzeniem, ok? Nawet jeżeli chodzi o trzylatka mojego. Dlaczego? Bo słuchajcie, z tymi zabawkami to jest tak, że no my już robiliśmy kilkakrotnie takie odsiewanie zabawek, ponieważ już na wyjściu ja jako nauczyciel dzieci miałam sporo zabawek, w sensie rzeczy, które gdzieś tam kupiłam albo dostałam od kogoś, były mi potrzebne do zajęć, mnóstwo gier, książeczek rozkładanych i po prostu stricte zabawek też, które były mi potrzebne. Ja po prostu tych zabawek miałam już dużo jeszcze przed posiadaniem dzieci. Potem jak miałam pierwsze dziecko, to sporo mu kupowałam jednak. I w pewnym momencie okazywało się, że to jest po prostu za dużo. Zaczęliśmy oddawać i też weszłam w taki tryb minimalizm na zasadzie second hand, tak? Czyli wymienianie się zabawkami, oddawanie, przyjmowanie innych, ok? Czyli w tej chwili to jest na tej zasadzie, że ja właściwie już nie kupuję zabawek dzieciom. Z wyjątkiem tych dwóch okazji w roku, gdzie przeznaczam jakąś tam konkretną kwotę, ale nie jakąś bardzo dużą, ale większą.
Więc taki styl te zabawek właściwie nie kupuję. Czasami dzieci dostają jakieś zabawki od innych osób po prostu, gdy poproszą, albo same sobie składają, jakby odłożą dziecko moje. Cały czas chciałoby Lego, więc czasami coś, co ma, sprzedaje, daje na sprzedaż i coś sobie kupuje, albo po prostu z kieszonkowego sobie odkłada i ma nowe Lego, ok? To tak, to byłoby piąte. Jeżeli chodzi o szóste, wyjścia. Tylko wiecie, na jakie wyjście nie wydaje. Nie wydaje na wyjścia takie jakiś hit sezonu, po prostu najnowszy, typu nie wiem, Star Wars, dopiero co grali w kinach i trzeba po prostu iść, bo jest premiera. Ja osobiście na to nie wydaję pieniędzy, nie wydaję też na jakiś, nie wiem, typu park dinozaurów gdzieś tam. Moje dziecko było słownie raz w czymś takim parku dinozaurów z przedszkolem, starsze dziecko, a jeszcze starszy starszy syn był z tatą na jakiejś premierze jakiegoś tam filmu, na który chciał tam iść, Ninjago chyba, tak? Chociaż to też chyba nie była premiera, ale był na tym Ninjago. Więc jakby, jeżeli już to tata na to wydaje pieniądze, ja stwierdziłam, że nie. Bo jednak jakby moje podejście jest takie, że to zawsze można obejrzeć w internecie, można obejrzeć trochę później. A poza tym jestem za tym, żeby korzystać z rzeczy, które są tańsze albo bezpłatne. Jest ich naprawdę dużo i wyszukujemy takich rzeczy, gdzie nie ma tłumów po prostu. Nie lubię bardzo tłumów, nie lubię takiej jakby popkultury, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie jest bardzo dużo fajnych wydarzeń, które są bezpłatne albo minimalnie płatne. Nie wiem, festiwale dla dzieci, filmu, nie wiem. Okej, naprawdę jest bardzo dużo wydarzeń. No, a poza tym przyroda naprawdę zapewnia bardzo dużo atrakcji. Więc jakby na takie wielkie rzeczy, była na przykład taka wystawa Lot w kosmosie, czy co, jak to jest w kosmosie. No ale i stwierdziłam, no dobra, może to pójdziemy, traktowałam to trochę jak muzeum. Ale okazało się, że to kosztuje bardzo drogo, po 100 ileś złotych jeden bilet i stwierdziłam, że nie, no bez sensu. Tak samo była jakaś taka wystawa Lego i też stwierdziłam, że to zależnie od ceny. Jeżeli to jest faktycznie taki event, to zwykle to kosztuje bardzo drogo i zwykle nie ma to sensu, bo jest tam tłum i tak naprawdę niewiele jest tam, nie jest to warte oglądanie zazwyczaj, tak? Natomiast często jest tak, że ten bilet jest tani i ja to traktuję wtedy jak muzeum, ok? Bo na wyjścia takie stricte muzealne, jakieś wydarzenia, festiwale chodzimy, tak? Ale dla mnie to jakby w tym momencie mogę pójść gdzieś na jakieś wyjście muzealne, tak? Wtedy kupuję zwykle rodzinny bilet i ma to sens, ok? A na takie wyjścia zwykle są to bardzo drogie rzeczy, jest tam po prostu spęd, tłum ludzi i uważam, że zwykle tylko ludzie jakby się przepychają, atrakcja dla mnie żadna. Więc na takie rzeczy nie chodzimy, nie wydaję na to pieniądze, na coś, co jest jakoś powszechnie reklamowane i tak musisz iść, wszyscy idą i tak dalej, taki ewenement, nie. Nie wydaje, słuchajcie, siódme, na co nie wydaje, to są ubrania. Ogólnie ubrania. Nie robię w ogóle czegoś takiego, że jakby sezonowo to jakby coś się niszczy, czy coś muszę koniecznie coś wyrzucić albo nawet oddać i że muszę wymienić ciuchy jakby co jakiś czas, nawet dzieciom. Nie, w ogóle w to nigdy nie weszłam, nawet jeżeli chodzi o mnie i właściwie to od pewnego czasu tak, jeżeli już coś musimy, ubieramy się w second handa głównie i to wtedy, kiedy dzieci potrzebują czegoś naprawdę, bo to też nie jest tak do końca, że te dzieci, okej, one wyrastają, ale jeżeli macie właśnie, oprócz tego mamy uruchomioną taką sieć rodzinną i znajomych, w związku z tym, nawet jak nasze dzieci z czegoś wyrosną, to jakby dostaję od kogoś innego ubrania, a te, z których już ja nie potrzebuję, też przekazuję dalej, zwyczajnie. Nawet jeżeli pomiędzy moimi dziećmi jest 7 lat różnicy, to te ubrania z najstarszego gdzieś poszły, a potem do mnie wróciły. Okay? I uważam, że to jest ok. A część jak na przykład wróciło nie moich, tylko wróciło cudzych, w sensie innych, jakby troszeczkę inny zestaw dostałam, ale dostałam, ok? Więc to jest ok, to jest, słuchajcie, jak pieniądze w ekonomii, to powinno krążyć, tak? Więc jakby second handy, czyli minimum, gdyby to, co już naprawdę, nie wiem, trzeba koniecznie.
Żadnych markowych, żadnych, znaczy w sensie markowych second handu, tak? Ale nie tak, żeby specjalnie gdzieś tam jechać kupić. Jeżeli dziecko coś szczególnie chce, coś z jakimś nadrukiem, obrazkiem, no to jest na zasadzie zbierz kieszonkowy albo na prezent, tak? Aczkolwiek już dawno tego nie było. Mój starszy miał przez jakiś czas taki wkręt na Scooby-Doo na przykład, tak? No to dostał kilka takich ubrań na urodziny. Natomiast ja korzystam, od czasu do czasu sobie oczywiście coś kupuję, ale też robię to na tej zasadzie, że jak mam urodziny, to idę sobie coś kupić. Okay? Nie robię tak, że co sezon jakby wymieniam. Uważam, że to jest totalnie nieekologiczne w ogóle. No jeżeli ktoś ma pieniądze, to może, ale ja nadal nie wchodzę, bo uważam, że to jest wchodzenie jakby to jakby konsumpcjonizm, modę i tak dalej. Fajnie, jeżeli jakby ma się jakiś styl, okej? Okay? Albo coś kupuje ciuchy zaprojektowane i tak dalej, okej, okay. Ale nie tak, żeby szafa pękała w szwach, okej? Okay? Albo żeby wymieniać sobie ciuchy co sezon. Nie, to nie jest mój styl życia, więc na to nie wydaję. Ósma rzecz, słuchajcie. Ósma to są takie rzeczy jak gry, aplikacje. Nie wydaję też już na stricte płyty CD, w sensie czy DVD, bo jednak słuchajcie, stwierdziłam, że internet, zwyczajnie internet, jest CDA, można normalnie bezpłatnie oglądać. Nie wykupuję nawet Netflixa, tak? Bo okej, okay, może bym mogła, zastanawiam się nad tym, ale moje dzieci są jeszcze dosyć małe, a ja zwyczajnie nie mam czasu. Okay? A jeżeli bardzo będę chciała, to po jakimś czasie ten film i tak gdzieś tam się pojawi na CDA, tak? A zresztą jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że ja nie muszę tego oglądać na bieżąco. Ja przejrzałam kilka recenzji i kilka tam fragmentów i wiem, o co chodzi z tymi filmami. Myślę, że to nie jest coś, co ja muszę oglądać. Ja to wiem właściwie, tak? Przewidywane są dla mnie te scenariusze, większość z nich. Wolę chyba pooglądać starocie, słuchajcie, tak jak Blake Seven albo, nie wiem, starą fantastykę teraz oglądamy. No i tyle. Więc jakby nie mamy też żadnych, nie wiem, PlayStation, nie kupujemy żadnych aplikacji. Owszem, jeżeli coś, to jakby z internetu korzystamy. Jeżeli dziecko korzysta, bo ja nie gram w gry, ale on coś tam gra, to a jeżeli już chce, to odkłada sobie pieniądze. Ale z tego co wiem, to w tej chwili nie. To żadnych gry, aplikacji, tego typu rzeczy nie kupuję. Nie inwestuję też jakoś szczególnie w komputer, okay? Żeby go jakoś update'ować, żeby był na przykład coraz większej mocy, żeby te aplikacje działały, bo zwykle to o to chodzi w komputerze. Więc to nie, na to nie wydaję pieniędzy. Dziewiąta rzecz, słuchajcie, to wynika też z jakby ze zdrowego trybu życia, ekologii, słodycze, czyli słodzone rzeczy i takie fast foodowe właściwie można powiedzieć, tak? To jest tu i tutaj tak, bo to jest tak, że poszłam właściwie całkowicie to wiązało się z alergiami dzieci, potem stwierdziłam, że jak gdyby generalnie trzeba zminimalizować cukier, potem zobaczyłam, w czym jest cukier, więc właściwie w tej chwili nie wydaję właściwie w ogóle na jakieś produkty typu soczki słodzone, jakieś w ogóle żadne produkty dla dzieci. Jeżeli mam coś w domu słodkiego, to zwykle to są jakieś owoce suszone, rodzynki ekologiczne, czekolada, która zwykle jest słodzona, tylko niekoniecznie cukrem, może takim stricte. Właściwie takich produktów stricte słodzonych cukrem nie mam w ogóle. Nie kupuję w ogóle. To nie jest tak, że dzieci tego w ogóle nie jedzą. Czasem na przykład idziemy do kawiarni i no i nie to jakieś ekologiczne kawiarnie. Nie, no kupuję im wtedy jakby przy tej okazji, bo to zwykle jest jakaś okazja. Kupuję im na przykład jakieś muffiny, czy tam jakieś ciastka po prostu, okej? Okay? Albo jak idziemy do babci, to tam są zwykłe słodycze i oni jedzą. Tak? Albo jak są urodziny któregoś dziecka, to kupuję na przykład coś, nie wiem, wymarzonego, żelki, chociaż żelki też kupuję ekologiczne, ale kupuję coś, co chcą, na przykład, a co jest cukrem, ale u mnie na co dzień w domu nie ma takich produktów. To nie jest tak, że ja co tydzień robię zakupy i ja kupuję jakby słodycze na dany tydzień, czy produkty z cukrem. Nie, w ogóle uważam, żeby tego nie było. Okej? No ale jakby, no właśnie, nie dajmy się też zwariować, bo teraz na przykład są święta i słuchajcie, zamknęli sklep ekologiczny, ja chciałam dzisiaj jeszcze pójść. No i w związku z tym co? No na przykład
będę robić ciasto, tak? I polewo krówkową potrzebuję. No i kupiłam zwykłe krówki, słodzone zwykłym cukrem, tak? Bo tamtych już nie zdążyłam kupić. No więc jakby, jak mam nie mieć tego mazurka, no to wolę mieć z takimi krówkami. No i też nic takiego nie stanie. Okej. I ostatnia rzecz, słuchajcie, na którą nie wydaję. To jest fitness. Czy w ogóle to... nigdy właściwie nie chodziłam do żadnego klubu i nie miałam żadnego takiego abonamentu, tak? Aczkolwiek w pewnym momencie chodziłam do szkoły jogi i tam miałam abonament i to lubiłam, ok? Ale to było przed urodzeniem dzieci, a potem jeszcze przez chwilę chodziłam dosłownie, jak byłam z tatą mojego starszego syna, czyli jak urodziło się już moje pierwsze dziecko. To dosłownie przez chwilę, korzystałam też z pomocy dziadków w tym czasie, ale potem jakby to wszystko, zmieniłam tę pracę, zaczęłam pracować w domu, edukacja domowa, bardzo dużo zobowiązań, mało czasu i w pewnym momencie przeszłam na po prostu ćwiczenie jogi w domu. Pewnie, że czasami to jest tak, że ciężko, że na przykład wypadają mi dni i nie mogę się zmobilizować, aczkolwiek zawsze gdzieś tam na jakiś urok ćwiczenie znajdę czas. Ale no nie wydaję pieniędzy na to, żeby się zdecydować na jakieś wyjście na zewnątrz czy gdzieś chodzić na zajęcia. Nawet myślałam o tym, bo wydawało mi się, że wtedy się łatwiej zmobilizuję, ale jakoś nie widzę tego. Ostatnio byłam tutaj w jest Kalipso obok mnie i oni tam mają niby jogę. No to nie musi być taka zupełnie zła joga w takim centrum, bo jak kiedyś też chodziłam do takiego centrum i tam pracowała pani, która była też instruktorką jogi po prostu w szkole jogi, więc jakby ona też tam pracowała. Więc to może być jakaś fajna osoba, która prowadzisz jogę w sposób poprawny, dobry, taki jak na przykład w szkole jogi, więc nie jestem jakby totalnie przeciwko, ale stwierdziłam, że jakby szkoda mi pieniędzy. Nawet tych 30 zł na to wejście. No i tak jakoś nie widzę tego. To jest tak wieczór zupełnie, musiałabym iść na godzinę 19 i moje dzieci by tam przez półtorej godziny do 20:30 siedziały w tej małej salce przed tym telewizorem i z jakąś tam nianią. I tak jakoś stwierdziłam, że nie, to jest bez sensu. To ja wolę poćwiczyć w domu z tymi dziećmi gdzieś tam obok, czy bawiącymi się. Tym bardziej, że są samodzielne. To słuchajcie, to te 10 rzeczy, na co natomiast wydaję pieniądze, zdecydowanie, na książki. Na książki wydaję sporo pieniędzy, nadal, co jakiś czas kupuję książkę dla siebie. To jest też tak, że to jakoś tam wpisałam sobie budżet, tak? Stwierdziłam, że jakby jaka to może być kwota, to nie mogą być jakieś szaleństwa. No i kupuję jednak książki dla dzieci. Ostatnio wydałam sporo na... mój syn czyta, tak? On już jakby ma 9 lat, czyta, nie wiem, prawie skończył tą serię Harry'ego Pottera, którą mu kupiłam. Nie wiem, w tydzień czyta taką książkę grubą, nie, więc jakby czyta dużo. Więc kupiłam Jak leci fantastykę, jakby Luisa kupiłam Tolkiena całego, kupiłam Sapkowskiego nie kupiłam, stwierdziłam, to może jeszcze za wcześnie, ale chyba zaraz go kupię, sama bym poczytała. Więc jakby kupuję książki, ale używane, z second handu, chyba że nie ma, albo chyba że nie mogę znaleźć czegoś. I kupuję rzeczy ostatnio do bitów inteligencji, kupuję też jednak pomoce takie do nauki, ale nie też jakieś szaleństwa, żadnych zabawek Montessori nie kupuję, jakby albo sama to tworzę, albo używam czegoś innego, bo uważam, że jednak nie chcę na to wydawać pieniędzy, zatem nie do końca akceptuję Montessori. Wolę wczesną edukację, ale kupuję też takie rzeczy, takie dosyć tanie, proste, tak, 5 zł, takie na przykład polscy odkrywcy i tutaj jest postaci, bardzo krótko opisane i to też mnie jakoś tam inspiruje, żeby potem na przykład wydrukować te bity inteligencji w postaci dużego zdjęcia danej osoby, na przykład zrobię taką serię odkrywcy, okej. Więc na to wydaję, na to zdecydowanie wydaję, wydaję na książki. No i druga rzecz, na którą wydaję, to są jednak wyjścia kulturalne, chociaż to nie jest tak często. Tak jak patrzę na to, to zdarza nam się tak maksymalnie 2 razy w miesiącu, w weekend, no ale do muzeów i czasami to kosztuje sporo. Wydaję też na kino, ale typu festiwale dla dzieci, nie chodzimy, nigdy więcej już nie pójdę. Ostatnio się dałam namówić, poszłam do multiplexu, do multikina i było to bardzo drogie, uważam, że zupełnie bez sensu, nieopłacalne, nie lubię atmosfery tych multikin.
Więc następnym razem poszliśmy do Mulanowa. Więc wydaje na kino, wydaje na jakieś wyjścia takie teatralne, czy teatralne, muzealne. I wydaje czasami na wyjście przy okazji, na przykład gdzieś do jakiegoś baru, także żeby ci tym coś pokazać, na przykład, nie wiem, Warszawę, czy pokazać. W ogóle uważam, że fajnie jest wyjść z dziećmi do restauracji czy kawiarni co jakiś czas, ale coś prostego, zupełnie prostego, czy czasami po prostu na ciastka przy okazji tych wyjść muzealnych. Aczkolwiek zwykle nie jadamy wielkich obiadów tam. Ostatnio chodzimy właściwie ciągle do baru mlecznego i to też jest coś, kawałek świata, który ja im chcę pokazać. Zwykłe polskie jedzenie. Oni zwykle jedzą pierogi albo naleśniki. Natomiast zasadniczo nie stołujemy się poza domem za często. I to tyle, słuchajcie. Tyle ode mnie. 10 rzeczy, na które nie wydaję pieniędzy, na których oszczędzam i 2, na których nie oszczędzam, w sensie, które wydaję pieniądze, ale też bez szaleństw, tak? Wpisane w budżet. Żadnej wolnej amerykanki. To tyle. Wierzcie w siebie, nie gaście wewnętrznego ognia, Janna.